Witajcie na naszym kanale Kraina Klocków. Tym razem zobaczycie zestaw startowy LEGO City o numerze 60023 dla dzieci powyżej 5 roku życia. Znajdziemy w nim podstawowe pojazdy służb ratowniczych, karetkę pogotowia, wóz straży pożarnej i motocykl policyjny. W zestawie jest aż 5 różnych minifigurek, a także całe mnóstwo akcesoriów. Dzięki temu zestawowi możecie dbać o porządek w mieście LEGO City i zapewniać bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Przyjrzyjmy się bliżej naszym pojazdom. Ambulans jest oczywiście biały, ale ma czerwone podwozie i czerwony dach. Na dachu znajdują się syreny alarmowe. Z przodu widzimy napis ambulans, a poniżej tablicę rejestracyjną, nad którą widzimy światła samochodu. U góry oraz na bokach pojazdu znajduje się logo pogotowia ratunkowego. Z tyłu karetka ma otwierane drzwi, przez które możemy zajrzeć do wnętrza. W środku znajdują się białe nosze, które sanitariusz może bez problemu wyjąć. W przypadku nagłego wydarzenia karetka może natychmiast ruszyć na pomoc potrzebującym. W tym zestawie zaproponowano nam scenariusz, w którym mały chłopiec spadł z deskorolki i złamał nogę. W takiej sytuacji ratownik medyczny może szybko podjąć działanie. Najpierw może zbadać chłopca, a jeżeli stwierdzi, że konieczne jest przewiezienie pacjenta do szpitala, może wziąć noszę i przenieść go do ambulansu. Ratownik ma ze sobą oczywiście także apteczkę pierwszej pomocy, której może użyć na miejscu. Kierowca może dostać się do kabiny ambulansu poprzez zdejmowany dach. W środku widzimy niebieski fotel, a także kierownicę. Jest tutaj również nawigacja oraz specjalna radiostacja. Sanitariusz ma tutaj również swój kubek z herbatą. Podstawowy wóz straży pożarnej jest oczywiście czerwony. Na masce oraz po bokach ma logo straży pożarnej. Z przodu samochód ma dużą panoramiczną szybę, przez którą widać kabinę samochodu. A dostać się do niej można zarówno otwierając czerwone drzwiczki lub zdejmując dach. Dzięki temu dokładniej widać wnętrze. W środku jest żółty fotel, a także żółta kierownica. Na przodzie pojazdu widać pomarańczowe światła. Z boku pojazdu po obu stronach znajdują się specjalne drzwiczki. W środku jest miejsce na cały sprzęt strażaków. Jest to m.in. siekiera, gaśnica, a także butla z tlenem. Na dachu widzimy niebieskie syreny, ale jest tu także zamontowana specjalistyczna strażacka drabina. Drabinę można zdjąć i w razie potrzeby wykorzystać ją do wejścia na wysoki budynek lub drzewo. Z tyłu pojazdu widzimy specjalne ostrzegawcze naklejki, a na dole jest tablica rejestracyjna i czerwone światła. W przypadku tego zestawu wóz strażacki został wezwany do płonącego śmietnika. Płomienie są bardzo wysokie, a zadymienie duże. Żeby uniknąć zaczadzenia, strażak może założyć butlę z tlenem, następnie wziąć gaśnicę, w drugą rękę siekierę i pójść na miejsce pożaru, aby go ugasić. Motocykl policyjny wygląda na bardzo nowoczesny i szybki. Jest cały biały, ma dwa duże koła. Po bokach widzimy napis policja. Na przodzie również on się znajduje, ale są tutaj także światła. Jedno żółte oświetlające drogę, a także dwie syreny. Syreny również znajdują się na tyle pojazdu. Z tyłu są również dwa haki pozwalające zamontować sprzęt policyjny, którym są na przykład kajdanki. Oczywiście policjant idealnie mieści się na swoim motocyklu i może ruszyć nim na pościg. Tym razem policjant goni złodzieja, który obrabował bank. Ma on plecak, w którym ukrył złoto i pieniądze. Podczas ucieczki gubi je na ulicy. Ale w ręku trzyma on również drogocenny diament. Dlatego policjant musi czym prędzej go złapać. Złożenie tych pojazdów nie wydaje się trudne, ale jak zwykle do zestawu dołączone są instrukcje, które pomogą zbudować wszystko od początku do końca. Ale uwaga, uwaga, w tym zestawie znajduje się również coś specjalnego. Jest to komiks o bohaterach z tego zestawu. Możecie tutaj zobaczyć, jakie historie im się przytrafiły. Są tutaj również łamigłówki, takie jak na przykład Labirynt i inne zgadywanki. Zestaw ten jest idealny do rozpoczęcia swojej przygody z LEGO City. Masz trzy pojazdy służb ratunkowych, są to oczywiście pojazdy podstawowe. W innych odsłonach LEGO City znajdziecie bardziej rozbudowane pojazdy straży pożarnej czy karetki pogotowia, a także samochody policyjne, ale myślę, że ten zestaw idealnie nadaje się na sam początek. Tym bardziej, że znajduje się w nim aż 5 minifigurek, co urozmaica zabawę i pozwala tworzyć przeróżne scenariusze.